Uczelnia to nie wszystko. Dzisiaj chcemy pokazać Wam, jak swój czas wolny spędza rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, profesor Paweł Cięszczyk. Panie rektorze, mamy grudzień, temperatura poniżej zera, nie za zimno na bieganie? Nie, każda pora jest dobra na to, żeby biegać. Jak tutaj zresztą widać, amatorów biegania jest bardzo dużo, także praktycznie dokąd wysoki śnieg nie spadnie, to jest ta moc, jest ta chęć, żeby po prostu wyjść z domu, żeby się przebiec. Proszę nam zdradzić, dlaczego akurat bieganie? Nienawidziłem biegania, znaczy biegałem kiedyś na 100 metrów i to nawet całkiem dobrze. Mi to szło i jakieś tam udawało się rzeczy powywalczać. Natomiast nigdy nie lubiłem długich dystansów, a problemy zdrowotne spowodowały jakiś czas temu ogromną otyłość, 117 kg, a teraz lekarz zalecił. I to tak z kilkanaście lat temu z potrzeby przerodziło się to w pasję. Także teraz aż takich problemów z otyłością nie mam, ale ta pasja została. No to biegniemy. Panie rektorze, jak długo pan biega i ile kilometrów dziennie? Dziennie to jest 10-12 kilometrów, a biegam z 15-16 lat już. Zachęcamy młodzież i studentów do aktywności fizycznej w dobie pandemii na świeżym powietrzu. Jak najbardziej. Myślę, że to jest najlepsze lekarstwo. Ruch jest dobry na wszystko. Także studenci, o naszych studentów jestem spokojny. Na pewno są aktywni, ale takie przesłanie do wszystkich innych, żeby po prostu się ruszali. Panie profesorze, a jaki jeszcze inny sport pan uprawia oprócz biegania, lub inne hobby? Kiedyś chciałem być siatkarzem, no ale Bozia wzrostu nie podarowała za bardzo, a bardzo lubię piłkę nożną. Znaczy grać, nie oglądać naszą prezentację, ostatnio to szczególnie nie. Natomiast epizod taki przykry miałem, bo na zawodach, kiedyś były takie zawody międzywojewódzkie, już strzeliłem bramkę samobójczą i od tego momentu to tylko tam na hali, od czasu do czasu jak jest możliwość, ale to bardziej boję się o kolana, także. No ale jeżeli mogę się pochwalić zupełnie z innej, że tak powiem, beczki, to mam inne hobby, które bardzo lubię. O, i tu się chciałem pochwalić, że uwielbiam zbierać znaczki. Także mam ogromną kolekcję znaczków i to poświęca bardzo dużo czasu, a jeszcze więcej pieniędzy. I to jest takie absolutne moje hobby. Także te dwie rzeczy to są dla mnie takie rzeczy, powiedziałbym, najważniejsze. Panie rektorze, dziękujemy za wspólne bieganie i za mile spędzony czas. Ja również dziękuję i się cieszę, że już dobiega końca, bo ty jesteś, Mikołaj, po prostu dla mnie za szybki. Dziękuję bardzo.